Dzisiaj zostało wyznaczone posiedzenie niejawne w sprawie społeczeństwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie. W związku z tym, że to jest posiedzenie niejawne, nie możemy udzielać informacji o jego przebiegu. Powiem tylko, że następny termin posiedzenia lub rozprawy prawdopodobnie będzie początkiem marca. Dziękuję. Czy to była jakakolwiek próba negocjacji, mediacji, czy po prostu, czy sąd prosił o... Nie, to było posiedzenie w trybie artykułu 207 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w którym ustala się przebieg rozpraw i posiedzeń. A jak w ogóle strona pozwana się... Nie możemy już się wypowiadać... Ale jak się ustosunkujecie do pozwu jako takiego? Nie możemy się wypowiadać w tej sprawie. To jest w ogóle poza sprawą. Dziękujemy bardzo, przepraszam. A merytor, znaczy wie pan co, technicznie chcieliśmy zapytać o tą rozprawę. Na czym... Dobrze, panie rzeczniku, jaka jest decyzja sądu po tym dzisiejszym niejawnym posiedzeniu? Na dzisiejszym posiedzeniu organizacyjnym stawili się pełnomocnicy obu stron, czyli powoda i pozwanego. Doszło do wymiany zapatrywań na sprawę. Strony podtrzymały swoje stanowiska, czyli i powód, i pozwany podtrzymali swoje stanowiska. Wyznaczono termin rozprawy na 5 marca na godzinę 10. Wtedy powinien rozpocząć się proces, czyli typowy proces cywilny. Czy jakieś dodatkowe, nie wiem, wnioski, cokolwiek jeszcze muszą dostarczyć strony? Generalnie pozwany złożył wnioski dowodowe. Obie strony będą musiały złożyć pisma przygotowawcze, dalsze pisma przygotowawcze. To jest proces cywilny, on w części odbywa się w formie pisemnej. To są pisma dotyczące wniosków dowodowych, które mają być przeprowadzone w czasie posiedzenia. Właściwie na wyznaczeniu tego terminu dzisiejsze posiedzenie zakończyło się. Czy strony będą musiały, mają obowiązek uczestniczenia, czy tylko mogą się stawić wówczas, kiedy dostaną wezwanie na przesłuchanie? Na razie zarządzenia o wezwaniu stron nie ma, natomiast nie jest wykluczone, że strony zostaną wezwane do osobistego stawiennictwa, ale tego dowiemy się w późniejszym terminie. Pan powiedział, że obie strony pozostały przy swoim stanowisku. Czy jakiekolwiek jeszcze mediacje są możliwe, czy... W sprawie cywilnej mediacje możliwe są na każdym etapie, natomiast na dzisiaj wygląda sprawa tak, że każda ze stron podtrzymała swoje stanowisko. Jakie stanowisko strony pozwane? Strona pozwana oczywiście wnosi o oddalenie pozwu. Powód wnosi, tak jak wcześniej informowaliśmy, o przeprosiny, natomiast pozwany wnosi o oddalenie powództwa. Czy oprócz przeprosin jest jeszcze jakieś inne żądanie finansowe? Jest tam wpłata bodajże na cel społeczny, natomiast dzisiaj nie było przedmiotem dzisiejszego posiedzenia, nie było merytoryczne rozpoznanie tej sprawy, tylko przygotowanie do właściwego procesu. A jaka jest ta kwota? Nie jestem w stanie w tej chwili wskazać tej kwoty. Jaki jest kolejny termin, w którym strony będą musiały spotkać się ponownie? To strony prawdopodobnie spotkają się ponownie dopiero na rozprawie 5 marca, aż wtedy proces po prostu ruszy. Także chyba to wszystko, co mogę dzisiaj Państwu przekazać. Dziękuję. Czyli na razie nie mamy pewności, że w ogóle będą się musieli stawić, tak, panowie, tego 5 marca? To znaczy, co do tego, czy strony, czyli powód i pozwany będą musieli się stawić 5 marca, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy, że 5 marca rozpocznie się rozprawa. To jest standardowa procedura wynikająca z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. To jest posiedzenie organizacyjne, przygotowawcze do procesu. W nim biorą udział przeważnie po prostu zawodowi pełnomocnicy stron. A Państwo myślicie o tym, że to będzie taka nadzwyczajna sprawa, że będzie wielkie zainteresowanie mediów, czy brane jest też pod uwagę salę, cykl tych rozpraw? Na pewno sąd weźmie pod uwagę zainteresowanie mediów. Zdajemy sobie sprawę z zainteresowania.